Witam was serdecznie, to jest kolejny odcinek z Terrarii. Dzisiaj pójdziemy do tego, ale pierwszy mam dla was niespodziankę. Oczywiście nie wyszedł mi żaden bonus. Na moje piękne szczęście. 70% Axe Power. Ile Hammer? 70, no czyli lepszy. A jeśli chodzi o damage, to gorszy. Zaraz sobie wszystko przekujemy, bo takie gówniane to jest. Dlatego będziemy musieli sobie mieć troszeczkę kaski. Nawet chyba wszystko. Tylko muszę jeszcze znaleźć. Kurde. Jest kasa. Myślę, że to sprzedam. Muszkę też sprzedam. To też mogę sprzedać. Throwing knife. No, jeszcze mogą zostać. Kajten ludki są o. Jup. Jomuś. Masz. A teraz będziesz tak miły ziom. Reforge. Ja to bym nie kosztował 2 silvery. Okej. Ale jak to reforge'ować? O, jest ty. 15 speedu. Jeszcze raz. O, plus 11 damage'a. Plus 10 do rozmiaru. O, taki paki mi pasuje. Chociaż tych rzeczy po cholerę mi ulepszyć. Co na przykład do kill-offa 10 damage, no nie, to bez sensu. No i możemy to u ciebie sprzedać, co nie? Dobra. Trochę posiedziałem, ale w końcu jest to trzeba. Teraz oddamy kasę. A właśnie, 10 gwiazdek zapomniałem sobie zrobić. Okej. Okay. Jakby to kręcę tak mniej więcej chwilę po odcinku, tak gdzieś godzinę, dwie, więc zdążyłem się tam wejść. No nie było dużo sztabek, nie chciałem się robić więcej narzędzi, więc nic się nie robi tych bumerangów i tak dalej, pistoletów, bo bez sensu mini szarka mam, więc powinno starczyć. No ja się nie wyposażyłem oczywiście tam, a tyle mi starczy wszystkiego. Dlatego jeszcze nie mam połączonych tych butów zresztą, bo nie zdążyłem użyć tego nawet na YouTube'a, więc nie dziwcie się. Ale zresztą my jesteśmy sami tego, osłoną sami dla siebie. Ogólnie wybieram też się do tej kopalni, bo, a czy do tej dżungli, bo niech się rozrośnie tam ta farma, to trochę potrwa, to akurat może znaleźć jakieś inne fajne skarby. Nie będę musiał zastanowić się nad walką z bossem. Ze skeletronem. Tylko nie wiem, czy my byli już na ten... Po której stronie byliśmy, nie wiem. Musiałbym sobie przypomnieć. Ale ogólnie to mi się wydaje, że z lewej byliśmy, więc pójdziemy następnym razem w prawo. Tam chyba powinien być dungeon. Więc powinno być spoko. No cześć, Sajmie. Aż walnąłeś mi aż jeden. No to pożałujesz. Żel. Wow. Tam mało. Przydałoby się znaleźć jeszcze... potrzebujemy jeszcze 60 życia. A to by było tak... Czekaj, ta 60 podzielić. 3 serduszka. Znaleźć. To by było bosko już. Zjem sobie tego grzybcia. Hamniam. Meteoryt. A mam Obsidian Skull. W ogóle nie po co ja to noszę, zresztą nie mam innych dodatków fajnych. Dobra, jest dżungla. Tutaj już byliśmy. No ale wiecie. Co to jest? A, piranie. Oczy. To oko to przeżyło, wow, niezłe jest. Chyba tutaj schodziłem. A to wszystko zarosło, ja ci pierdzielę, odkąd mnie nie było. Trzeba to nieco ogarnąć, no. Tylko Kaja byłem, gdzie do końca... Bo tutaj widać, że zacząłem w ślepy zaułek. I że tutaj byłem. Już normalnie, ogólnie do końca. Okej.
O! Roślinka. Ten Monglow coś tam. W ogóle to badam, bo... O! Z banuszek nawet, widzicie? Idziemy tam, do niego. No, chodź tu. Okej. Copper ore. O! Nie no. Weź nie zaszkodzi, nie? No, jak ładnie wykupuje. Zero męki. Przydałby się jakaś taka rzecz, która... dzięki której można oddychać pod wodą. To by było boskie. A przydałoby się, przydało. To seryjnie by się przydało. Dobra, kopiemy. Chciałbym się tam złapać. A, w dupę. Okej. Okay. Nie wiem, kto to wykupuje, ale znacie mnie. Wam nie muszę nic mówić, mnie dobrze znacie. Jest coś, nie ma nic. Nawet mam taki wielki miecz od 100. Spokojnie dam ze wszystkim radę. Ale fajny ten miecz naprawdę. Wymyślić, że mnie kosztował tylko sam Hellstone. Mam coś jeszcze? Myślałem, że czegoś jeszcze używać, bo Fire. Cholera, nie wiem. Teraz się coś pogubiłem. O, Jungle Grass Seeds. O, nieźle. Przyda się trochę tego więcej, chociaż nie wiem, czy coś się hoduje na tego, na dżungli. No. I sobie robalu wielki. Nie chciałbyś cię zabić. Złoto. Właśnie jeszcze King Slime. Teraz sobie przypomniałem, jak zobaczyłem złoto. Poszło wam. Sprawdź, czy tam coś jest, jakiś żłoże. Iron tylko. Nie chcę się go wypowiedzieć za daleko. Za dużo męki. Wow. Wow. Ja wam dam. Aha, teraz jestem silniejszy. Mwahaha. Mam żelazo. To mogę wykopać. Jeszcze żadnej męki nie było. Ja ci dam, ty. Oje. Ej no. Wow. Pirania. Wow, nieźle teraz poszło. Dobra, tu nic nie ma. Jak na dżunglę, to tu nic nie ma. Na serii tu nic nie ma praktycznie. Mój iron. No, ja myślę. Hej no. Będzie tutaj coś ciekawego w końcu. O. Ja wam dam.
Okej, tu jest tego trochę żelaza. To jest wycieczka, żeby znaleźć... O właśnie, przecież te Ivy Weepy. Teraz mi się przypomniał, po co tutaj przyszłem. Przysiadłem. Wow, tutaj dużo złóż jest nawet, wam powiem, wiecie? Hopsa. Idź sobie. Nie zamierzam cię zabijać. Biedny potworku. No co tutaj jest? Ja ci pierdzielę. Rzucić na wysoki poziom zawsze trafia się dużo złóż, więc... Nie wiem, to zbieram, bo może się tam później przyda do czegoś na wyższy poziom czy coś takiego. Bo ja nie wiem. Wow. No, demonit. No, jak demonitu nie będę wydobywał. Wspomniałem. Wow, ale to się wydaje małe, to jest tak naprawdę bardzo rozbudowane. Podoba mi się to. Bo nasze częściej chodzi do dżungli. Na pewno na głębszym poziomie będą jakieś fajniejsze rzeczy, więc trzeba budować. Znaczy szukać. Wow. Nieźle. Jeśli chodzi o surowce, to po prostu można zaszaleć. No nareszcie do właściwego się przyczepiłem. Dużo wody tutaj niestety jest. A to jest taki jeden mały minus. Fajnie, tak idzie i na hitek, no, jak na Minecrafcie, na Creative. Takie dziwne rzeczy mi... O! Vine, jedno, wow. Chyba poszedł. Wine zrobi z nich, pewno się o to mogę założyć. Czy nie, no nie wiem, jestem pewien. To jest. O, zombiaki słyszę. Ała. Ale trzeba pozabijać wszystko, bo to będzie mnie denerwować. Kopiemy. Zmień nam tego. Co? Jak? What the fuck? Jaki sposób? O ty kurwa. O ja cię pierdzielę. Nie. Lekarka. Heal. Thank you. Muszę tam szybko iść teraz. Ale jakim cudem nie dadłem? Po prostu jest jakaś rzepka. Dobrze, że mam rakietowe buty, tam szybko dojdę. Ale kurde. Już ja tak nisko spadłem. Nie no, zawsze musi się trafić jakiś fail podczas kręcenia. To by było impossible. O, swoją drogą, fajny miecz jest. Faktycznie nic nie było trzeba wydobywać. Jeśli się nie mylę. Nie no,
Czekaj, nie wiem, nie pamiętam. Łatwo było go zrobić. Po prostu ogarniam terrarię już. Yeah. On jeszcze jest lepszy miecz. Knight's Edge. Ale nie wiem go zrobić. Więc I need your help. Więc jak wiecie, to piszcie. Problem nie jest z tych meteorytu, nie z Hellstone'u. Dobra. Czas na... kopalnię. Szybko, idziemy szybko. Byśmy zaś nie zginęli. Lewo. Znaczy prawo się, znaczy się. No. O, Jungle Grass Seeds. O, no, tu jest Demon Altar. Fajnie głęboko zaszedłem. O, już są. I znaczy się, że już jest blisko. To było chyba tu. Nawet. Ja. Nie. Chyba. Zaraz zobaczymy. Ja. Na ty kasa leży. Ja. Chociaż... aczkolwiek... nie wiem. Nie ma, nie ma, nie ma. Szukam jakiś, nie wiem, może jakieś skarby czy coś. Przydałoby się coś znaleźć, no. To jest tak to porobione. Coś tak świeci. What is this? Jungle Spores. O, to jest to też, co mi to jest potrzebne. 12 potrzebuję tego. Okej. Okay. Może to niedługo będzie Ivy Whip. Ile mam Vine? 1, ale widzę kolejny Jungle Spore. Daj, Al. Gincie wszyscy. 4, czyli dropią po 2. Żelazo z chęcią wezmę. Jep. Chodź tu. Gincie. O, Jungle Spore. Wow. Wow. Bym znowu zginął jeszcze. Nie mam kasy, 1 gold. Mało. Wow. Jungle Spore. No, kolejny widzę. Widzę, że tylko będą problemy te wajny. Co tam jest? A mój nagrobek?
Jakim cudem? No to ja tutaj spadłem. Chyba, że ta. To już nie powinien zginąć. Chyba, że na grubo kodlać. 9. Jeszcze trochę. No! No, rangu sporo. Z 3. Fuck! Co to było? Guarding Nature Gift. O, nieźle. Ała! Fuck off. Za bardzo nieciekawego nie ma. Ale wezmę. Nie ma co wybrzydać. Jungle Spore. Oh. Ile mam już? 12 to mi starczy, dobra. Teraz tylko muszę... znajdować jakieś inne rzeczy. Dojść trochę niżej, bo muszę znaleźć te... głupie wajny. O, 2! Ja chodzę po tym i zbieram nawet nie wiem kiedy. Dobra, schodzimy niżej. Tylko zastanawiam jedno. Ja sobie zrobiłem tego, nie? Fire Sworda. Nie. I mam on 46 damage'a. To pytanie takie, jeśli oglądacie oczywiście Dodo, na pewno go wszyscy oglądają, to jak, czemu on nie zrobił sobie tego miecza? Ktoś go tak prosto zrobić, wystarczy tylko, no, praktycznie nic. Jest jeszcze tylko jedno serduszko. Nie no, wezmę wszystko, nie? Skrzynkę też. Chodzi z Nightshedem, czy tam z tym laserem jeszcze? To ja już mam lepsze rzeczy. Nie, mam już lepszy pancerz. Zresztą nieważne. Niech tam nie będę do niego tego porównywał. Tylko tak się zapytałem, czemu on sobie nie zrobi tego miecza? Zaczęłoby zejść do piekła. Szkielet. Tylko jeden wine. Fajnów mam 2, dobra, jeszcze tylko jeden. Gincie. Jest! Mam 3 wajn! Czyli Ivy Whip, Ivy Whip, Ivy Whip. Ale jeszcze pochodzimy tutaj trochę. O, ostatni kryształ i będziemy mieli full życia! Ale skarbów masakrycznie duża ilość. Jest, jest. Ej, nie ma miejsca, fuck. I don't have. Yeah. Za moje szczęście teraz tego będzie pod dostatkiem. No i tak zawsze u mnie jest. I teraz jeszcze ostatnie do was pytanie z dzisiejszego odcinka. Czy dżungla jeszcze będzie czegoś przydatna? O! Patrzcie! Co mogę rzucić? Co mogę rzucić? Co mogę rzucić? To są zwykłe Wooden Arrow, więc one mi są niepotrzebne. Czemu tak mało życia mam? Wow, teraz się skapłem, widzę. Znaczy, teraz się skapłem. Będę przy jakimś mocnym fajcie. Na przykład takim.
Po matko święta, co tu się dzieje? O, serduszko. A nie można sobie tak latać. Mam już full HP, yeah! O, 4 wajny. O, co? 8? Mhm, ja wcześniej mi nie chciał dropić, nie? Chamstwo. O, no trzeba nie robić ewakuację. Dobra, robimy ewakuację. Tara! Dobra. Ej! Teraz zresztą sprawdzimy, co było potrzebne do zrobienia tego miecza. Bo się coś za co mi poszło z tym mieczem, wiecie? Dobra, idź sobie kamerę. Ej, nie ty. Tak jestem ciekawy, bo tak go zrobiłem, ale tak właśnie nie skapłem się z czego nad go robiłem. No właśnie. Tylko 35 Hellstone bardzo. Nie wiem, czemu Dodogo nie zrobił. Był mu wiele łatwiej teraz na tym hardzie. Zresztą ja oglądam Dodo, więc tak się zastanawiałem. Bez chwilę, czy przecież mógł pójść za łatwo? What the fuck? Nie, coś takiego. Więc okazuje się, że jednak nie. No przy tym został mi tyle. Meteorytu, znaczy Hellstone tyle. A więc teraz pójdźmy przetopić to, co się nawet nie rozrosło. Ja pitole. Co to jest? Torn Shaka. O! Blade of Grass. Nie, raczej nie będzie lepszy od mojego. Ale Ivy Whip. Tam bam bam bam. A teraz czas na sztabki. Mało. Dwie. Ironu chyba będzie trochę. Będzie. Będzie, będzie. Teraz tylko jeszcze brąz, znaczy koper. Dobra. Teraz czas na quick stack. Quick stack. Coś jeszcze stąd? Nie. Quick stack. No, tutaj będę potrzebował do tego Mongloa. Jaki ten Monglow jest? Nie wiem, jak on. O, jest Monglow. Czyli do nasion. Okej. Okay. To pójdzie też tutaj, myślę. Nie, to pójdzie Jungle Sports. Nie, dobra. Trzeba mi się zastanowić nad tym. Tutaj musi iść ta figurka, więc wiaderka up. Oh my fucking godness, ale tego twój. O, nowy rodzaj potionu. Nie, po prostu archery potion. Aha, nowy rodzaj potion. Nowy rodzaj potionów. Quick stack. Gdzie są bombki? Ja miałem dynamit. O, był. Dynamit. Aha, to, czyli maksymalnie po 5 jest takuje, dobra, spoko. To sprzedam. I będzie dobrze. Shop. Enchant Boomerang. Ten jest lepszy. Zresztą sprzedaję to, bo i tak nie ma to niepotrzebne mi jest, dobra. Okej. Okay. What the fuck? A teraz sprawdźmy, jak pięknie działa nasz Ivy Whip. Hop. Hop. I hop. Uwielbiam Ivy Whipa. No. No to w tym odcinku na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Bardzo fajny miecz. Bardzo fajny kill-off i bardzo fajny hamax. No więc jeśli się wam odcinek spodobał, zostawcie kciuka w górę, zostawcie komentarz, a jeśli się wam bardzo spodobał, zostawcie również subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z Terraria. To cześć!